Witam moi drodzy. Ostatnio byliśmy na łowisku Ustroń Mokate Górski. Efekty było 6 karpi, z tego 3 takie po 6-8 kg, 2 piętnastki i jedna dycha. Ale wpadliśmy na taki ciekawy pomysł, żeby spróbować, bo ryba jest ostrożna, żeby spróbować ze szóstą ochotką i dipem od firmy Genesis Bass Bloodworm. I postanowiliśmy spróbować. No i przyniosło to efekty. Założyliśmy trzy agrafki, z tego względu, żeby nam nie zbierały leszcze ani karasie, tylko żeby już zainteresował się większy karpik. To jest taki zestawik, nie wiem czy będzie go widać. Ja już pozwoliłem sobie przyrządzić jedną agrafkę na kółę. Coś takiego. Trzy agrafki węzłem zderzakowym zawiązane do siebie. I po prostu Bloodworm. I skutkowo to było. Przechodzimy do nabijania. Biorę pauzę. Więc jak mówię, to nabijanie troszkę trwa, bo tych rybaczków jest sporo. Tak z 50, 80 do 100 trzeba nałożyć, żeby były zbite jak najbardziej. I sobie robić takie rybaczki jedną sztukę, dwie sztuki i trzy sztuki, żeby były różne długości. Żeby to nie były rybaki pojedyncze, napchane, taki gniot zrobiony, tylko podzielone i raz taki, dwa razy taki, znowu przekładka na jednego potrójnego, żeby był warkoczyk. Połowie nabić za dupę, za 3/4. Żeby ten kącek jakoś apetycznie wyglądał, żeby go skusił. Do tego dojdą prądy morskie, prądy głębinowe. Ta przynęta będzie pracowała, bo jest na delikatnym włosie. Doradzam przed nabijaniem. Wziąłem sobie kawałek pilniczka papieru ściernego i nurknąć 3-4-5 razy tą igłę, żeby była ostrzejsza. Wtedy lepiej idzie, bo ta plecionka jest bardzo gumowa i sprężysta. Nie tak łatwo ją nabić. Musicie pierwszą, jak zamontujecie, to przez drugą musicie przełożyć, tak żeby trzecia była swobodnie, a nie odchodziła na bok. To musicie przełożyć drugą przez trzecią, żeby one przechodziły warkoczem przez siebie. Wtedy ta przynęta będzie się prezentowała tak, jednolicie. Dobra, dajemy na razie panowie pauzę i panie. Widzicie, jak to musi przejść? Pierwsza, druga, trzecia. Tą cofamy, przekładamy przez środkową i zaciągamy.